Halo, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na webinarze. Powoli będziemy zaczynać. Jest godzina 11. Te osoby, które już są razem z nami, dajcie proszę znać na czacie. Chcielibyśmy sprawdzić, czy dobrze nas słychać i czy dobrze nas widać. To sobie tak zrobimy. O, idealnie. Dziękujemy, Panie Jarosławie. Pan Paweł. Super, cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że słychać będzie nas dobrze i wyraźnie przez cały webinar. Jeśli będziecie identyfikować jakieś problemy, proszę dajcie znać. Dzień dobry, witamy. Razie mamy będziemy zaczynać, godzina 11. W imieniu całego zespołu The Hosting bardzo gorąco Was witamy. Bardzo cieszymy się, że znaleźliście czas, żeby dzisiaj z nami się spotkać. Ja nazywam się Marcin Wasilewski, obok mnie jest Anna Ledworowska oraz na czacie dzisiaj z nami są Łukasz Gawior oraz Rafał Kuśmider, którzy w razie konieczności będą odpowiadać też na Wasze pytania. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne i też produktowe, jeżeli pewne pytania będą wymagały dosyć szczegółowego wyjaśnienia, to wówczas mamy też wasze maile zapisane, ale także jest z nami Rafał Kuśmider, który na koniec prezentacji będzie też mógł się z wami spotkać i na pewne pytanie też odpowiedzieć. Więc czekamy na pytania, tak jak o właśnie Rafale napisałeś, czekamy na pytania w tle. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Tytuł naszego webinara dzisiejszego jest trochę przewrotny. Co to elastyczny web hosting i dlaczego powinno mnie to obchodzić? Powiem szczerze, nie chcieliśmy do końca, żeby była to prezentacja stricte handlowa. Niemniej odnotowujemy dosyć duże zainteresowanie, szczególnie wśród nowych klientów, bądź też osób, które są zainteresowane naszą usługą. Zainteresowanie właśnie elastycznym hostingiem, no i poczuliśmy się w obowiązku odpalić pierwszy, mam nadzieję, nie ostatni cykl czy webinarium, pierwsze webinarium, pierwsze spotkanie. Zaczynając od tego właśnie, czym jest elastyczny web hosting, dlaczego w ogóle wprowadziliśmy na rynek polski taką usługę, no i dla kogo ona jest skierowana. I mam nadzieję, że tak jak już powiedziałem, to jest dopiero początek naszych spotkań. Chcielibyśmy Was też wspierać nie tylko jeśli chodzi o wsparcie usługi, świadczenie usługi hostingowej, ale także organizować takie spotkania w formie webinarów, też dotyczące pewnej tematyki, która jest związana z Waszą działalnością w internecie, z prowadzeniem stron internetowych, tak żeby zespół The Hosting był także Waszym wsparciem, także przy okazji Waszej działalności, nie tylko jeśli chodzi o usługę hostingową. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotykać i też podejmować tematy nie tylko związane właśnie. O, to coś przerwało, dobrze, technicznie. Dobrym zwyczajem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nami albo zastanawiają się właśnie, aby skorzystać z naszej usługi, chciałbym przedstawić naszą firmę dosłownie 5-sekundowym przekazem, że istniejemy na rynku hostingowym 14 lat. Mamy 35 tysiąca obecnie aktywnych klientów, a ponieważ kierujemy się zasadą w firmie, że there is only one boss, the customer, bardzo sobie bierzemy pod uwagę Wasze zadowolenie i no, szczycimy się tym, że 98% naszych klientów wyraża Zadowolony. zadowolenie z naszej usługi. To jest naprawdę dla nas największe wyróżnienie. No, staramy się równomiernie wspierać i zarówno klientów indywidualnych, jak i klientów instytucjonalnych. No i bardzo dużą wagę przykładamy do supportu i do wsparcia. Jeżeli są jakieś badania, problemy z usługą, bądź też macie jakieś pytania, zawsze stoimy otworem do Was frontem, żeby wam pagać. Co jeśli chodzi o jakość naszej usługi, to jakość naszej usługi
to tak naprawdę bazujemy na własnej serwerowni, tutaj zlokalizowanej w Warszawie. I co ważne, bardzo dużą rolę przykładamy do infrastruktury, która musi być dla nas nowoczesna, w szczególności jeśli chodzi o naszą nową usługę elastyczny web hosting i skalowalną, czyli możemy ją rozbudowywać. Dla Was jako klientów oczywiście, pracuje w naszym zespole ponad 20 specjalistów. To są zarówno osoby z pierwszej linii technicznej, jak i pierwsza linia wsparcia i administratorzy. To tak pokrótce przedstawiając nasz zespół. I wracając do tematyki dzisiejszego webinara, dlaczego wprowadziliśmy elastyczny web hosting na polski rynek? Co było powodem? Pewnie jak doskonale wiecie, na polskim rynku hostingowym funkcjonuje ponad 300 firm hostingowych w Polsce. Pewnie jak pomyślicie o firmach hostingowych, to przychodzi Wam na myśl kilka tak naprawdę firm. Natomiast na rynku funkcjonuje naprawdę 300, około plus minus 300 firm hostingowych. I niestety jest tak, że firmy hostingowe w dużej mierze konkurują ze sobą ceną, w mniejszym stopniu marką, jakością czy też dodatkowymi usługami, bowiem to jest trochę krótkowzroczne, jeśli chodzi o niską cenę. Natomiast za niską ceną często ukrywają się ograniczenia w usłudze, jeśli chodzi na przykład o limit transferu, liczbę baz danych, czy też liczby kont e-mail. Czasami też niższa technicznie jakość używanego sprzętu, czy też ograniczony support. I niestety jest to, jak powiedziałem, krótkowzroczne, bo jest tak, że zawsze jest ktoś, kto to może zrobić taniej, tak? Natomiast ja sobie to zawsze tłumaczę, że rozczarowanie niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną. I oczywiście możemy pójść, jak ten właśnie mężczyzna na tym slajdzie do usługodawcy, no ale nie zawsze jest to, czego oczekujemy w efekcie końcowym. A cena niestety jest tak, że zazwyczaj firmy konkurują niską ceną, żeby zdobyć klienta, a pewnie jeżeli mieliście podobne sytuacje, jak niektórzy nasi klienci, czy nowi klienci, którzy do nas przychodzą z innych firm, że w kolejnym roku nagle ta cena wzrasta trzy czy pięciokrotnie, nawet jeśli chodzi o tak zwany najprostszy hosting, czyli hosting współdzielony. Także to tak wygląda. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ofertę nawet samych firm hostingowych, to ja, jak obserwowałem rynek hostingowy swojego czasu, będąc też zresztą klientem jednej z firm hostingowych, to tak naprawdę nie wiedziałem, co wybrać, bo wchodząc na jakiekolwiek strony internetowe, tak naprawdę wydawało mi się, że na każdej stronie i w ofercie firmy hostingowej jest to samo, bo albo mam hosting współdzielony, tak zwany hosting VPS, czyli wirtualny, bądź serwery dedykowane, bądź hosting w chmurze. I nie wiedziałem tak naprawdę, który wybrać. No, chcę mieć prostą stronę, no to oczywiście czytam, że jest coś takiego jak hosting współdzielony, ale na czym on polega, jakie są limity i o co chodzi w tych wszystkich parametrach? No, człowiek, jeżeli nie jest technicznym lub nie ma wiedzy co do swoich potrzeb funkcjonowania strony, no to tak naprawdę nie wie, o co chodzi w tym VPS-ie, czy serwera między VPS-em, jaka jest różnica, czy serwerami dedykowanymi. I faktycznie jest tak, jak się wchodzi na strony chociażby pierwszej, lepszej firmy, no to tak naprawdę mamy wrażenie, czy ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jest to samo. I to właśnie powoduje to, co mamy wybrać. I my ten problem właśnie zaczęliśmy identyfikować wśród naszych klientów, którzy przychodzili z innych firm hostingowych, ale także z zapytań, które mamy od potencjalnych klientów, tak, czy zainteresowanych naszą usługą, co jest dla mnie najlepsze. No, naszym zdaniem tak naprawdę, o przepraszam, to jest akurat, nie jest zawieszenie ani strony Click Meeting zakładam, ale tak naprawdę problemem jest ładowanie się stron w internecie. I my wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę problemem do rozwiązania dla klienta czy dla osoby, która korzysta właśnie, ma stronę internetową, korzysta z usługi hostingowej, to jest to, czy ta strona się odpowiednio długo ładuje, czy też nie.
I dla nas tak naprawdę priorytetem jest to, żeby zapewnić taką usługę, bez względu czy to jest hosting współdzielony, czy to jest VPS, czy to jest serwer dedykowany, żeby taką zapewnić usługę, która będzie zapewniała, że te strony nie będą się długo ładowały, bez względu na to, jaki ruch jest na danej stronie. W szczególności jeśli chodzi o strony sklepów internetowych, ale to też nie tylko, bo też dużych podmiotów gospodarczych. Pewnie mieliście takie sytuacje, że jak wchodzicie na stronę i nagle się ładuje długo ta dosyć strona, to myślicie, no dobra, pewnie mam słaby internet albo jestem gdzieś daleko w Bieszczadach. No, nie zawsze tak jest, bo strony się ładują właśnie dlatego, że albo jest dużo użytkowników, albo po prostu hosting nie do końca jest wydajny. W szczególności jeśli chodzi o sklepy internetowe, to po prostu osoby, które chciałyby coś kupić w takim sklepie internetowym, po prostu go opuszczają. No, kolejny banalny powód, dlaczego strona powinna się szybko ładować, jest pozycjonowanie w Google. Najpopularniejsza przeglądarka, która też swoimi algorytmami zwraca uwagę, jakie strony są szybkie i je odpowiednio pozycjonuje. I dla kogoś, kto prowadzi stronę internetową, bez względu, czy to jest wizytówka, czy sklep internetowy, czy serwis informacyjny, Czy blogi, czy czy też blogi, fora. tak, czy fora, ma to ogromne znaczenie, bowiem Google'a korzysta prawie każdy na świecie i jeśli nie pamięta adresu danej strony, to można go wyszukać po słowach kluczowych. I Google twierdzi, że jeśli co najmniej strona się wczytuje dodatkowo pół sekundy dłużej, to poszukujemy daną stronę, to powoduje na niej spadek ruchu o prawie 20%, o 20%. A fakty niestety są nieubłagane też właśnie na polskim rynku, ponieważ nawet jak pokazuje analizator semantyczny Blink.pl, część polskich stron nadal ma problemy z optymalizacją czasu ładowania. I to było dla nas tak naprawdę sygnałem, jak stworzyć taką usługę, żeby właśnie te problemy rozwiązać. Niestety tradycyjne usługi hostingowe obciążone są wieloma limitami. No już nie mówię o hostingu współdzielonym, bo czasami po wyczerpaniu, prawda, Ania, pewnych limitów, po prostu strony się otwierają wolno albo w ogóle i wtedy właściciele takich stron zastanawiają się, co się dzieje. Z kolei zakup serwera wirtualnego bądź też dedykowanego nie zawsze też gwarantuje, że te strony przy nagłym ruchu inaczej, nie zaczną stopować, tak? Nie wystąpi właśnie też zawieszenie strony. Mam tutaj na myśli sztywne w takich przypadkach zasoby typu RAM, CPU, czy też powierzchnia dyskowa, no, przede wszystkim CPU i RAM. I to nie dotyczy tylko najmniejszych czy małych sklepów, bo dotyczy to też największych graczy, jak się okazuje, którzy mają bardzo duże zaplecze, jeśli chodzi o zapewnienie usługi hostingowej, czy też własne serwery. I jak nawet się przekonały takie serwisy jak YouTube, czy Airbnb, czy nawet polskie Allegro w ostatnim czasie. I przed problemem zapewnienia stabilności funkcjonowania stron WW stoją w szczególności podmioty z branży e-commerce, czyli strony sklepów internetowych. Wzmożony ruch na stronie sklepu to jest mega wyzwanie dla infrastruktury IT. Mogłoby się też wydawać, że to dotyczy tylko małych sklepów internetowych, ale jak pokazują chociażby sytuację z ostatniego Black Friday, czyli Czarnego Piątku, kiedy to użytkownicy internetu, internauci rzucili się na zakupy. Niektóre duże sklepy, chociażby taki sklep jak Macy w Stanach Zjednoczonych, gigant, jeśli chodzi o e-zakupy, takie miał obciążenie serwerów, że na jego stronie internetowej, na stronie sklepu, było powiadomienie, że OK, poczekaj, mamy problemy z serwerami, przeciążenie serwerów, musisz poczekać 10 sekund na ponowne załadowanie. No i była po prostu kolejkowanie, żeby ktoś, kto zrobił, może już był na stronie, robił zakupy, odwiedzał,
mógł dopiero wyjść z tej strony i następna osoba mogła skorzystać. Oczywiście tak się nie do końca działo i większość ludzi nie doczekiwało się jakby reakcji czy naprawy tej sytuacji. Niestety to też rzutowało na wizerunek takiego sklepu, w szczególności w mediach społecznościowych, na forach, na Twitchie. To jest jeden z przykładów, gdzie klient rozczarowany chce wydać pieniądze w danym sklepie, właśnie u Macy wydać pieniądze, ale się okazuje, że serwery nie były przygotowane. No i ostatecznie tak to wyglądało. I w Polsce niestety czarny piątek, jak się też monitorowaliśmy tą sytuację, wśród naszych klientów też są sklepy internetowe, przydzielaliśmy też, staraliśmy się tak zabezpieczyć serwery, żeby żaden z naszych sklepów, żaden z naszych klientów nie miał tego typu problemów, ale niestety w Polsce część dużych nawet sklepów miały problemy, co też miało odzwierciedlenie w forach społecznościowych. Też właśnie klienci próbowali kupić, były nawet dobre promocje. W szczególności mówię o sklepach, które były skierowane do kobiet, z produktami dla kobiet, powiem szczerze. Natomiast też oczywiście strony ze sprzętem dla mężczyzn, w sensie, przepraszam, że tak mówię, bo sprzętem elektronicznym szczególnie, bo to pod tym kątem też miały problemy. No i oczywiście to wizerunkowo w jakiś sposób może tam dotyka te firmy. Oczywiście chodziło o to, żeby w dużym stopniu jakby tych klientów udobruchać. Niemniej chodziło o realne straty finansowe, bo ktoś, kto nie mógł zrobić zakupów, po prostu przechodził do strony dużych sklepów, nie które działały. Nas pieniędzy. Tak, nie zostawiały pieniędzy w tych sklepach. Teraz oczywiście mówimy tutaj o czarnym piątku, natomiast jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, jak się okazuje, nie tylko czarny piątek może być i takie gorące okresy mogą być problematyczne dla serwerów, ale jak się okazuje, także sprawcą zamieszania w stronach internetowych może być ostatnio przebywający czy unoszący się nad Polską smog. Jest okres gorący, okres grzewczy, że tak powiem. No i stąd też w ostatnią niedzielę w przypadku smogu nad Warszawą spowodował, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie też na kilka godzin strona państwowa przestała działać. No bo nagłe zainteresowanie daną stroną po prostu przeciążyło serwery. I jedyne wyjście w takich sytuacjach to jest tak, żeby się zwrócić do swoich administratorów, czy też do firmy, która daje usługę, która świadczy usługę hostingową, no i z wnioskiem czy z prośbą, żeby zwiększyć zasoby, ale to zawsze trwa. Nie zawsze się to daje uruchomić, nawet w przypadku serwera wirtualnego, czy serwera dedykowanego, żeby tak nagle szybko w danym momencie zwiększyć te zasoby. No, oczywiście to wszystko kosztuje ekstra dopłatę, bowiem angażowane są dodatkowe moce. Jeśli chodzi o moce serwerów nie tylko, ale także i moce administratorów. Nie jest tak, że tak jak ten pan na zdjęciu, no po prostu nic taki administrator nie robi. I wówczas to jest też dodatkowy koszt dla właściciela sklepu, przepraszam, dla właściciela strony internetowej, która ma problemy właśnie z obsłużeniem ruchu na swojej stronie. Jeśli mówimy o kosztach i pieniądzach, według badań, według statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, dzisiaj w Polsce 65% podmiotów gospodarczych posiada swoją stronę www. Według badań połowa z nich przepłaca tak naprawdę za utrzymanie strony internetowej. Dotyczy to zarówno opłat, kosztów za usługę hostingową, a w przypadku, jeżeli to jest na przykład usługa serwera dedykowanego, bądź też serwera wirtualnego, ale też także hostingu, tak zwane rozwiązanie w chmurze, gdzie tam są jeszcze konieczna usługa administratora, aby mógł zarządzać takim serwerem. No i to wszystko wpływa na to, że te koszty są duże. I 50% firm według badań przepłaca za swój hosting, za swoją usługę.
Głównie dlatego, że też wykorzystują serwery, które nie są zawsze im potrzebne to raz, albo moce, które nie zawsze są wykorzystywane. A nawet te, za które się opłaci, nie zawsze te serwery czy te moce są przygotowane na nagły wzrost ruchu. Szacuje się, że co najmniej przepłaca się o jedną trzecią. No i dlaczego tak to wygląda? No, problemem jest w tym, że jak już wspomniałem, pewnie też domyślacie się, ruch na stronie też nie rozkłada się proporcjonalnie czy liniowo. To zależy oczywiście od okresów, od dzień, od godzin, też okresów takich jak właśnie Czarny Piątek, czy ostatnie wydarzenia, czy zainteresowanie danymi wydarzeniami. Tutaj pokazuję przykładowo wykres ze statystyki konta hostingowego jednego z naszych sklepów internetowych. Jak zobaczycie, ten ruch, który wymaga jakby elastycznego podejścia do zasobów, żeby obsłużyć, rozkłada się na tyle, że te zasoby nie są też sztywne. I są też okresy, tu jest akurat 29 grudnia, gdzie nagle mieliśmy wzrost zapotrzebowania strony internetowej Większe tak, zasoby. na moc CPU, na moc procesora, jak również na moc RAM. I tu pokazuję właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi nie podejście takie elastyczne do zasobów, tak, żeby móc obsłużyć równie dobrze i zapewnić, żeby ta strona działała odpowiednio przy wygenerowanym nagłym wzroście ruchu. Oczywiście mówiłem tutaj o sklepach internetowych, ale z problemem jakby też zapewnienia odpowiedniej mocy stoją również agencje interaktywne, które tworzą dla swoich klientów albo landing page, albo rozbudowane strony związane z kampanią, z reklamowanym produktem, które zawierają albo grafiki, rozbudowany content. I oczywiście w ramach działań reklamowych nagle zwiększa się w czasie rzeczywistym zwiększa się bardzo drastycznie, bardzo dynamicznie ruch na tych stronach i tam też muszą być zapewnione takie zasoby, żeby móc ten ruch obsłużyć. Oczywiście to też dotyczy serwisów informacyjnych, jak już powiedzieliśmy, blogów dosyć poczytnych, gdzie ten ruch też nie jest liniowy, tylko po prostu skacze. No i teraz wyobraźmy sobie, że płacimy za sztywne zasoby naszego hostingu. Tak naprawdę, na przykład za te sytuacje, kiedy ruch jest mniejszy. Właśnie stąd wynika ten problem, że tak Przepłacamy. naprawdę klienci przepłacają za hosting w sytuacji, kiedy nie wykorzystują go w 100% optymalnie. Podeszliśmy do tego problemu tak, żeby rozwiązać go, tak, żeby to było optymalne w pierwszej kolejności oczywiście dla naszych klientów, bo dla nich też stworzyliśmy elastyczny web hosting, ale także dla rynku, tak, żeby móc zaproponować taką usługę, która będzie polegała na podejściu elastycznym, jeśli chodzi do zasobów. Jak Wam wspominałem już na początku, dzisiaj mamy tak naprawdę do wyboru albo to jest na rynku hosting współdzielony, VPS, serwery wirtualne. Oczywiście one mają swoje zalety, ale również wady, które to są związane z ponoszonymi kosztami, ale też i z zarządzaniem tymi serwerami. I nasze rozwiązanie polega na tym, że łączymy w specjalnej ofercie elastycznego hostingu rozwiązania chmury obliczeniowej i hostingu współdzielonego. Jednakże bez wad i ograniczeń tych rozwiązań. Co to oznacza? Tak jak w chmurze obliczeniowej możemy automatycznie skalować zasoby, to podeszliśmy do tego, że wyciągniemy to, co dobre, ale będziemy automatycznie skalować zasoby w czasie rzeczywistym. Czyli nie będzie to potrzebowało ingerencji administratora, żeby te zasoby automatycznie skalowały się w odpowiedzi na rzeczywisty, w czasie rzeczywistym ruch na stronie. Właśnie jak mamy przypadek sklepów internetowych, czy też właśnie blogów, czy stron kampanii marketingowych w internecie.
Wykorzystując to, co dobre w hostingu współdzielonym, zapewniamy pełną kontrolę nad elastycznym hostingiem. Tutaj też w dalszej Ania powie, jak to wygląda z naszego punktu widzenia i jak się włącza skalowalność. Natomiast tego, czego nie ma w chmurze obliczeniowej, takiej stricte dzisiaj na rynku, to jest to, że tak naprawdę nie ma tam panelu zarządzania, więc trzeba mieć właśnie ten koszt dodatkowy związany z administratorem, który będzie tym hostingiem zarządzał. Dodatkowo, przepraszam, jeszcze tutaj się włączę, jeśli chodzi właśnie o chmurę obliczeniową. Jest możliwość rzeczywiście podnoszenia też parametrów, natomiast już obniżenie z powrotem parametrów wiąże się z tym, że jest przestój tak naprawdę w działaniu, bo musimy to zlecić administratorowi. Więc w naszym rozwiązaniu jest o tyle fajnie, że po prostu samoistnie, automatycznie również spada możliwość wykorzystania zasobów. Tak to właśnie chcieliśmy dla naszych klientów zorganizować. No i to, czego nie ma w hostingu współdzielonym, a to, co jest w naszej usłudze, to jest brak limitowanych parametrów. My wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę do szczęścia naszych klientów potrzebne jest zapewnienie trzech podstawowych parametrów, czyli moc procesora, moc rdzenia, czyli CPU, pamięć RAM, która też jest odpowiedzialna za to, żeby strona odpowiednio chodziła. No i oczywiście przestrzeń dyskową, no to w zależności od tego, jaki content jest na stronie, żeby ta strona mogła funkcjonować według życzenia właściciela strony internetowej. Natomiast nie limitujemy żadnych innych, nie ma tam, tak jak mówiłem, ograniczeń typu liczba baz danych, liczba kont mail, transfer. To już nie jest gdzieś tam poukrywane w naszej usłudze, jakby to jest nielimitowane. No i tym samym staramy się i właśnie elastyczny web hosting ma też rozwiązywać brak, czy tak rozwiązywać najczęstsze problemy hostingu, czyli właśnie tak jak to w hostingu współdzielonego, kiedy nagły wzrost ruchu, wówczas po prostu gdzieś tam ponad te limity, które są w hostingu współdzielonym, no nie można jakby przeskoczyć i wtedy po prostu albo strona wolniej chodzi, albo po prostu się zawiesza. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o elastyczny web hosting. Tak słowem wstępu tak naprawdę, żebyście mieli świadomość, jaki był powód wdrożenia czy wejścia na rynek z taką usługą, bowiem chcielibyśmy, żeby nasz klient nie miał tych zagwozdek typu, jaki hosting mam wybrać. Chcielibyśmy, żeby nasz klient nie wiedział, co to jest VPS, czy to jest serwer dedykowany, znaczy nie musiał jakby wiedzieć, nie musi wiedzieć. Jedyne co, to powinien się martwić o to, czy ta strona chodzi stabilnie, odpowiada na ruch na stronie, jest w stanie obsłużyć ten ruch i myślę, że właśnie to, kierując się tą zasadą, że jedynym naszym szefem jest klient, no to po prostu chcieliśmy taki produkt Wam przedstawić. Natomiast Ania, poproszę Anię, żeby już powiedziała to na przykładzie sklepu internetowego, jak można wykorzystać i na co zwrócić uwagę przy korzystaniu z tej usługi przy sklepach internetowych. A więc tak naprawdę na co powinniśmy zwracać uwagę, czy też powinni zwracać uwagę właściciele sklepów internetowych, to oczywiście można byłoby tu szeroko opowiadać na temat tego, że powinniśmy mieć baczenie na to, jak strona powinna wyglądać, jakie treści zamieszczamy na stronie, czy jeżeli chodzi o sklepy internetowe, jak wygląda prezentacja naszego produktu. Natomiast chciałabym się tu skupić na też bardzo ważnym aspekcie i to jest właśnie aspekt techniczny. I jednym z... Tak naprawdę okazuje się, że to ma bardzo ogromny wpływ na sukces naszego sklepu. Z czego to wynika tak naprawdę? Jako konsumenci jesteśmy bardzo niecierpliwi. W związku z tym każda tak naprawdę dodatkowa minuta, przepraszam, sekunda ładowania się strony powoduje, że my się irytujemy i tak naprawdę zanim tak naprawdę ta strona zacznie się ładować, rezygnujemy w ogóle na to, żeby wejść. I aż 75% użytkowników, którzy czeka na wczytanie się strony, rezygnuje po 3 sekundach. Jeżeli ładowanie strony trwa dłużej niż 3 sekundy, rezygnujemy w ogóle z wejścia tak naprawdę dalej na tą stronę.
Dodatkowo chciałabym zwrócić też Waszą uwagę na to, że niepotrzebna, każda niepotrzebna tak naprawdę sekunda ładowania się strony powoduje, że po pierwsze o 16% spada nasze zadowolenie i co dalej za tym idzie, o 11% tak naprawdę spada liczba odsłon naszej strony, bo nie zdążyła się nawet załadować i klient po prostu z tego rezygnuje. Co w konsekwencji tak naprawdę ma duże znaczenie na spadek konwersji aż o 7%. Konwersja w odniesieniu akurat do sklepów internetowych jest to stosunek ilości zamówień do ilości wejść na daną stronę. Ważnym też aspektem jest to, że wolniejsze działanie strony, ładowanie się strony powoduje, że jesteśmy też mniej wiarygodni dla konsumenta. Oczywiście konkurencja, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, które posiadają podobny zakres na przykład produktów, jest bardzo duża. W związku z tym musimy też dbać o to, żeby się wyrównać. I oprócz takich kampanii tak naprawdę marketingowych, które możemy prowadzić, jednym z czynników jest też ważny aspekt dotyczący naszej wiarygodności. Owszem, można mieć na to różne certyfikaty, natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że dla klienta, jeżeli strona ładuje się wolniej, również jest to powód dla spadku w zasadzie zaufania dla naszej strony. Im dłużej tak naprawdę nasza strona czy sklep się ładuje, jesteśmy niegodni zaufania, ponieważ według oceny konsumentów, nie ukrywam, że zanim w ogóle też weszłam tutaj na rynek hostingowy i zaczęłam się orientować w tych usługach, sama miałam takie wrażenie, że jeżeli rzeczywiście strona dłużej się ładuje, to miałam taką tendencję, że ten sklep specjalnie nie wzbudza mojego zaufania, ponieważ nie podąża za najnowszymi trendami technologicznymi, jest nieprofesjonalny, w związku z tym no, nie było to miejsce, w którym chciałabym robić zakupy. Jeśli chodzi oczywiście o tutaj zakupy online'owe. Dodatkowo tak naprawdę szybkość ładowania strony ma również coraz większy wpływ na SEO, czyli optymalizację pod wyszukiwarki. I im tak naprawdę szybciej nasz sklep się otwiera, co też już na co zwrócił uwagę już Marcin, tym jest wyżej wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Oczywiście ma to bezpośredni wpływ również na popularność naszego sklepu, ale i również na ilość składanych zamówień. Omówiłam już w tej chwili sytuację, gdzie szybkość ładowania strony ma duże znaczenie na naszą konwersję, na konwersję naszego sklepu czy też biznesu. Natomiast trochę straciliśmy znowu. Również zdarzają się sytuacje, w których następuje tak naprawdę załamanie się naszej strony, ona przestaje działać, ze względu na to, że rzeczywiście zasoby, które mamy na serwerze czy też na hostingu są niewystarczające. Następuje właśnie wtedy przeciążenie takiego serwera. No i co wtedy? No sklep przestaje działać, klienci tak naprawdę się irytują, powstają tak naprawdę, wypisują nasi potencjalni konsumenci negatywne opinie, chociażby w mediach społecznościowych i co de facto znowu odbija się na naszej konwersji i na tym, że tracimy zyski. Więc dlaczego elastyczny web hosting tak naprawdę jest odpowiednią usługą pod wasz sklep internetowy, pod sklep w ogóle internetowy? Bo tak naprawdę już zaczęliśmy też o tym, Marcin wcześniej o tym wspominał. Przede wszystkim nie musimy wiedzieć, ile zasobów tak naprawdę potrzebujemy, żeby usługa nam działała, żeby sklep działał poprawnie i nie było najmniejszych tutaj problemów. Dzięki temu, oczywiście dzięki wprowadzeniu takiej usługi, gdzie przede wszystkim jesteśmy zabezpieczeni przed wzmożonym ruchem, ponieważ sama usługa dostosowuje się do zapotrzebowań strony. Dodatkowo mamy stałą kontrolę nad wydatkami, ponieważ mamy pakiet i jesteśmy w stanie określić, ile możemy wydać tak naprawdę na dodatkowe zasoby.
Dodatkowe zasoby rozliczane są w ogóle na zasadach prepaidowych, czyli takie podobnej zasady, jak działają telefony komórkowe. I dodatkowo jeszcze do tego mamy możliwość podglądu do statystyk serwera. Na bieżąco w panelu administracyjnym jest taka możliwość. Dodatkową opcją, przepraszam, jest tak naprawdę możliwość zaoszczędzenia. Ze względu na to, że nie musimy wydawać nie musimy ponosić dużych kosztów na utrzymywanie dużego tak naprawdę pakietu hostingowego, który zabezpieczy nas przed załamaniami się stron. Możemy tutaj mieć niski pakiet bazowy, natomiast przy automatycznym skalowaniu usługi powoduje to, że nie przepłacamy za tych zasobów, których w danym momencie nie wykorzystujemy. Więc oszczędzamy. Dodatkowo też, jak już zwrócił uwagę Marcin, nie potrzebujemy tak naprawdę wydawać pieniędzy na dodatkowo zewnętrznego administratora, gdyż nasza usługa jest w pełni zarządzana. Chciałam teraz pokrótce omówić, jak wygląda nasza już stricte usługa. Elastyczny Web Hosting tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Jest to pakiet bazowy i możliwość załączenia funkcji skalowania zasobu. I podczas pakietu, jeżeli mówimy o w ramach pakietu bazowego, otrzymują Państwo od nas stały pakiet w postaci 1 GHz, jeżeli chodzi o CPU, 1 GB RAMu, jeśli chodzi o pamięć i 50 GB powierzchni. I taki pakiet bazowy wynosi 200 zł netto na rok. I to jest kwota bazowa płacana jednorazowo. Dodatkowo do tego możemy załączyć funkcję skalowania zasobów serwera i w tym przypadku możemy bez tak naprawdę kontaktu z nami, czy też kontaktu z supportem, automatycznie skalować usługi do 24 GHz, jeżeli chodzi o procesor, 64 GB pamięci RAM i 1 TB, jeżeli chodzi o powierzchnię. Chciałam też zwrócić Waszą uwagę na nasz pakiet bazowy. Oczywiście, jeżeli na starcie wiecie już, że on jest za mały, możemy Wam indywidualnie przygotować ofertę na ten pakiet bazowy. Niemniej dobraliśmy tak nasz pakiet bazowy, aby spełniał podstawowe parametry, czy też zasoby, potrzeby strony internetowej. Zwróćcie też uwagę, że parametry są 2 razy większe, a nawet w przypadku pamięci RAM 4 razy większe niż w takim tradycyjnym hostingu współdzielonym. Jeszcze tutaj dodam, że to jest jakby właśnie ten bazowy, to co pewnie znacie z hostingu współdzielonego, gdzie mamy gdzieś jakieś parametry, limity, za które płacimy, natomiast my wychodzimy właśnie od jakby takiej bazy, ale z tą różnicą dla hostingu współdzielonego, że po prostu te zasoby są skalowalne, więc od tej bazy możemy po prostu skalować do 1 terabajta czy 24 GHz, jeśli chodzi o CPU, prawda? No i teraz pokrótce może skupmy się na tym, jak uruchomić elastyczny web hosting. Wystarczy tak naprawdę zamówić gotowy pakiet z naszej strony internetowej. Nasza oferta znajduje się w zakładce o produkcie i mamy możliwość wyboru już gotowego pakietu, w którym są wyszczególnione tak naprawdę podstawowe parametry i jest koszt. Chciałam też tylko zwrócić Waszą uwagę na drugą opcję, którą mamy możliwość wyboru. Jest to analiza Waszych potrzeb. Gdybyśmy tutaj skorzystali z tej opcji, mamy możliwość tak naprawdę założenia konta testowego, które jest nielimitowane. To jest w przypadku, kiedy no tak naprawdę nie wiemy, ile tych zasobów na starcie byśmy potrzebowali. My też jako tutaj The Hosting jesteśmy dalece od tego, żeby wymuszać na Was, bądź też zwracać uwagę, bądź szacować, jakich zasobów byście potrzebowali. Dlatego stworzyliśmy tą drugą opcję, żeby faktycznie można było sprawdzić,
faktycznie można było sprawdzić, jakich zasobów potrzebuje strona. W pozycji panelu administracyjnego, za chwileczkę będzie też pokazany slajd panelu administracyjnego, jest podgląd stały do statystyk serwera, więc po pierwsze my jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować zużycie, zapotrzebowanie, jeżeli chodzi tutaj o zasoby. Natomiast również sami jesteście w stanie do takiego poglądu mieć i tak naprawdę na bieżąco sprawdzać, ile tych zasobów potrzebuje, czy też ile zasobów zostało wykorzystanych. Ale skupmy się może już na tym podstawowym pakiecie, który jest dostępny na stronie. Możemy tak naprawdę zamówić pakiet, klikając oczywiście przycisk zamów. Zostaniemy automatycznie przerzuceni do koszyka, w którym trzeba wpisać tak naprawdę trzy pozycje. Wpisujemy adres mailowy do kontaktu z nami, oczywiście to musi być działający adres mailowy. Podajemy login, jaki chciałby, żeby tutaj nasze konto się nazywało i hasło do niego. I klikamy rozpocznij. Nie to trwa sekund? Tak. Nie dłużej niż, myślę, 5 sekund. Myślę, chyba, tak, nie dłużej konta. Niż 5 sekund. Myślę, że najdłużej może potrwać znalezienie, czy też wymyślenie login. Sobie loginu. I hasła. Tak, i hasła. W momencie, kiedy już mamy założone konto z podstawowymi danymi, jesteśmy przerzucani tak naprawdę już do naszego panelu administracyjnego. Po lewej stronie mamy podgląd tak naprawdę do wszystkich zakładek i miejsc, w których możemy zaglądać i czy możemy zarządzać z pozycji panelu administracyjnego. Natomiast ja bym chciała się tutaj skupić na zakładce, bo mówiliśmy o skalowaniu, jak włączyć funkcję skalowania zasobów. Chciałabym się skupić na zakładce zarządzania limitami. I tutaj w momencie, kiedy wejdziemy w tą zakładkę, pojawi nam się tak naprawdę takie okno, gdzie mamy podstawowe informacje na temat naszego podstawowego pakietu bazowego. Akurat tutaj mamy przykładowo już konto, które ma aktywowaną usługę. Usługę możemy aktywować tym przyciskiem, bądź w każdym momencie możemy ją też wyłączyć, tak jak tutaj widać. Możemy tak naprawdę ustalić jeszcze limity, które są, do których nasza strona, czy też może tak naprawdę wykonywać, tak naprawdę ile może wykorzystywać zasobów, może tak. W tym wypadku, gdybyśmy chcieli zmienić limity, wystarczy tutaj w tym miejscu określić limity dotyczące powierzchni pamięci RAM i CPU, a w tym miejscu możemy ustawić limity dotyczące płatności, bo możemy tak naprawdę skorzystać dwojako, trojako nawet z opcji limitowania. Jeżeli będziemy tutaj, pójdziemy w opcję ustalania pakietu bazowego, jeżeli chodzi o kwotę. Oj, przepraszam. To w momencie, kiedy klikniemy zarządzanie tam zmień limity, pojawi nam się takie okienko, gdzie możemy tak naprawdę ustalić limity. W tym wypadku akurat to konto ma ustawione limit tylko miesięczny, kwotowy. Natomiast informacja, że jest brak limitu w pozostałych miejscach, informuje nas o tym, że tych limitów dziennych czy tygodniowych nie ma ustalonych. Niemniej możemy tak naprawdę ustalić również co do dnia, co do tygodnia i do miesiąca limit, jeżeli chodzi o wykorzystanie kwot. To jest też ważne pod kątem tego, że wy jesteście świadomi, ile chcecie płacić za taką usługę, tak? I też planować budżet, chociażby nawet jeżeli to jest sklep internetowy czy blog, tak, swój budżet na tą usługę, tak? Żeby wiedzieć, tym bardziej jak powiedziałeś, estymacje są pokazywane, więc też na podstawie tych danych możemy określić, ile na przykład w danym miesiącu tak naprawdę będziecie potrzebować zasobów, tak żeby nie przepłacać za nie, jeżeli faktycznie one nie będą wykorzystywane, jakby było to sztywnie ustawione. Tak. Dodam jeszcze tutaj, mogliśmy na to zwrócić uwagę, jak był pokazany slajd rzeczywiście ze statystykami serwera. Jest również tam informacja o szacunkowym, tak naprawdę patrząc na to, że nasz system zbiera dane
i tak naprawdę cały czas ma baczenie na to, ile tych zasobów jest wykorzystanych, to według tych statystyk, które są dostępne, również jest informacja, że na przykład szacunkowe zużycie przez najbliższy tydzień będzie wynosiło tyle i tyle, jeżeli chodzi o zasoby bądź oczywiście limity kwotowe. Również w przypadku, nawet jeżeli ustalimy sobie limity dotyczące chociażby kwot, przecież tak jak już tutaj można spojrzeć również parametry dotyczące samej usługi, bo tutaj limity też możemy ustalić. Nasz system będzie informował Was o tym, że szanowny kliencie, przewidujemy zużycie w najbliższym czasie takiej i takiej kwoty. Twoje konto prepaidowe nie ma tyle środków, więc żeby uniknąć przerw w możliwości skalowania usług, doładuj konto. Takie informacje od nas też dostajecie. No ale wracając już tutaj może do właśnie, naszych limitów. Też tutaj widzę na czacie, też Tomasz zadałeś pytanie, kiedy środki przedpłacone skończą się na koncie i co wtedy, tak? Więc tutaj widzę, że tak, to jak już wspomniałam, ale mogę powtórzyć, informujemy o tym, że zbliża się tak naprawdę koniec środków na koncie z salda elastycznego skalowania zasobów. W związku z tym dostajecie od nas takie informacje mailowe i na zasadach push-upów, więc bardzo szybka jest również reakcja i można się przed tym zabezpieczyć. Jeśli chodzi o jeszcze ustawianie tutaj limitów, no to już tak kończąc, możemy ustalić limity, jeżeli chodzi o na przykład wykorzystanie procesora i pamięci RAM, jak i również powierzchni. Za każdym razem, gdzie w miejscu mamy, tak jak już wspomniałam, opis brak limitu, to znaczy, że nie ustaliliśmy sami tych limitów górnych. I taka opcja również jest możliwa. Tutaj oczywiście też jest drugie okienko, które mówi o rzeczywiście możliwości ustawienia tych limitów, tak? Klikając tutaj zmień limity, ten przycisk. I tutaj ustalamy kwotę. I teraz jak doładować saldo? Wracając oczywiście do zakładki zarządzanie limitami do tej głównej, górnej strony, w momencie kiedy już aktywowaliśmy sobie przez przycisk usługę, tutaj mamy również przycisk doładuj saldo. I w tym momencie automatycznie otwiera się takie okienko dodaj środki do elastycznego skalowania. I tutaj wpisujecie kwotę, którą chcecie doładować. Ważne jest to, żeby pamiętać, że tą kwotę, którą wpisujecie, jest kwotą brutto. Na podstawie tej deklaracji, jaką kwotę chcecie doładować, jest wystawiona faktura pro forma, którą tradycyjnie można opłacić w taki sam sposób jak za nasze usługi, czy za odnowienie domeny, czy za usługi hostingowe. I w zasadzie na tym tutaj chciałabym zakończyć omawianie naszej usługi. Może jeszcze jakieś pytania teraz się pojawią, to możemy odpowiedzieć. Gdyby się ewentualnie też nasunęły, to już też wspominał Marcin, Wam dodatkowe pytania już po naszym spotkaniu, to zapraszam do kontaktu z Marcinem bądź ze mną bezpośrednio. Tutaj są nasze dane kontaktowe. Gdybyście chcieli też poznać bliżej, jak wygląda nasz panel administracyjny i chcielibyście też posłuchać o tym, do czego tak naprawdę wszystkie zakładki służą i co można tak naprawdę poprzez panel administracyjny zrobić. Jesteśmy też chętni do tego, żeby spotkać się z Wami chociażby na przykład na Skype'ie i już taką prezentację przygotować dla Was indywidualnie. Ja też właśnie jeszcze powtórzę to, co powiedziałam na początku. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie to jest tak naprawdę początkiem jakiegoś cyklu webinarów i bardzo zachęcamy też naszych klientów, czy przyszłych klientów też do, tak jak Ania powiedziała, do zadawania pytań i być może też będziemy mogli się spotykać z Wami
w ten właśnie sposób, być może jakiś tutorial, jeżeli będziecie potrzebować, to zachęcamy też do dzielenia się swoimi jakby pytaniami, czy też wątpliwościami. Tak jak mówię, nasz support, bo my jesteśmy tutaj we dwójkę na czacie, Łukasz i Rafał, natomiast pozostali nasi pracownicy, cały zespół The Hosting jakby jest do Waszej dyspozycji. Też zachęcamy do przyłączenia się do naszej community na Facebooku i tam też staramy się Wam odpowiadać na wszelkie wątpliwości, pytania. Więc jeśli jeszcze są jakieś, tak jak Rafał napisałeś, jak Rafał napisał, czy są jeszcze jakieś pytania, to jest to Wasz czas i jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami. Więc jeśli macie pytania do tej prezentacji, jeżeli coś było niejasne, to dajcie proszę też znać, jeżeli coś trzeba wyjaśnić. Jeżeli coś też było, o właśnie Łukasz daje link do communitythehosting.pl, nasza grupa na Facebooku. Też dajcie informacje, czy dzisiejsze spotkanie też było dla Was jakby odpowiedzią na te pytania, jakby wstępem, czym jest elastyczny web hosting. Szczególnie dla tych osób, które są dzisiaj z nami, a jakby stoją przed wyborem usługi. Dajcie też proszę znać, czy taka forma no, usługi hostingowej myślicie, że jest też dla Was odpowiednia. Mamy nadzieję, że tak, bo staraliśmy się wyjść naprzeciw tym wszystkim problemom, które zidentyfikowaliśmy na rynku, a też chcielibyśmy wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Też może macie pomysły na następny webinar, jeśli chodzi o Waszą tematykę, Waszej działalności w internecie, też chętnie podejmiemy się tego tematu. Mam nadzieję, że też uda nam się zapraszać osoby z branż Waszych, tak żebyście, tak jak mówię, The Hosting był nie tylko Waszym wsparciem w internecie przy usłudze hostingowej, ale także żebyśmy mogli Wam dawać support merytoryczny, który Was interesował, więc stoimy jakby też otworem i otwarci jesteśmy na propozycje. Postaramy się organizować takie spotkania. One będą nagrane też dla osób, które dzisiaj się lekko spóźniły. To mówię, że to nagranie dzisiejsze też będzie dostępne na naszym kanale YouTube'owym i kolejne następne również wszelkie materiały. Tutaj jeszcze też padło pytanie, czy przy EWH mamy dostęp do SSH. Tak, jest dostęp. Gdyby się jeszcze też nasunęły dodatkowe pytania, tak jak mówię, przemyślenia ewentualnie, to tak jak już wspomniałam, Marcin, ja jesteśmy do dyspozycji. Ewentualnie bezpośrednio również można z supportem się skontaktować. Nasi klienci oczywiście przez HR24. Możemy też na grupie facebookowej, natomiast również jest dostępny mail bok@thehosting.pl. Tutaj też mamy dyżurujących administratorów i pierwszą linię wsparcia, jeżeli chodzi o support. Czekamy jeszcze dla osób, które nie zasnęły. Czekamy jeszcze na jakieś informacje na czacie, jeśli to by było z naszej strony na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. To tak jak mówię, jesteśmy do Waszej dyspozycji. I patrzę jeszcze na czacie. Widzę, że pytań nie ma, więc wszystko jasne rozumiem. Cieszymy się, chociaż. To z mojego doświadczenia to jest to, że albo jak nie ma pytań, to znaczy, że nie do końca jest to wszystko zrozumiałe, ale mam nadzieję, że jednak potwierdzicie, że jak nie ma już więcej pytań, to dzisiejszy temat wyczerpaliśmy. Czy mogę otrzymać od Was wszystkich potwierdzenie? Otrzymamy. Kończymy chyba. Wszystko jasne. Igor Czajka, dziękujemy. Wszystko jasne, dzięki. To my dziękujemy, że znaleźliście dla nas czas. Naprawdę dla Dzięki nas wielkie. to jest duże wyróżnienie, że dzisiaj znaleźliście w tych godzinach pracowych, mam nadzieję dla niektórych, czas, że mogliśmy się spotkać. No i jesteśmy do Waszej dyspozycji i polecamy się na przyszłość. I piszcie do nas, jeżeli mamy jeszcze pociągnąć kwestię webinarów. Bardzo chętnie to zorganizujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, kłaniamy się nisko.